Gabriela Soboń, dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnym programie Studio Otwarte. Dzisiaj moim Państwa gościem jest pan Sebastian Majewski. Miłośnik, konstruktor i znawca rowerów. Dzień dobry, panie Sebastianie. Dzień dobry. Panie Sebastianie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych jest Dzień Rowerowy. Pozwoliłam sobie pana zaprosić, żebyśmy porozmawiali o rowerach, ponieważ zna się pan na rowerach, pan rowery konstruuje, pan na rowerze jeździ i tak naprawdę można spotkać taką opinię, że to jest pan Sebastian od rowerów, który leczy rowery. Tak, tak, utarła się gdzieś taka opinia jakiś czas temu, chociaż z tym leczeniem już jest troszkę inaczej, ponieważ praktycznie na początku, parę lat temu, jak powróciłem do rodzinnego miasta, otworzyłem serwis rowerowy, lecznica rowerowa. Ona dalej funkcjonuje, jednak musieliśmy się z kolegą podzielić i już serwis przejął on, a my zajmujemy się tylko już budową na drugim warsztacie nietypowych konstrukcji. No właśnie, może porozmawiajmy troszeczkę o tych nietypowych konstrukcjach. Można pana spotkać na terenie miasta właśnie z czym? Jak to się fachowo nazywa i do czego to służy? Ogólnie nasz warsztat wyspecjalizował się w produkcji riksz. Jest to taki nietypowy, zazwyczaj trzykołowy pojazd, no, nazywany rowerem, inaczej rikszą, który służy do bardzo wielu różnych zastosowań. Między innymi wykonujemy kawiarnie mobilne, można taką kawiarenkę spotkać na Krzemionkach Opatowskich w sezonie, napić się kawki z roweru, ale są to też rowery dla osób z niepełnosprawnością, czy też takie rowery towarowe, tak zwane cargo. No właśnie, może skupmy się trochę na tych rowerach dla osób z niepełnosprawnością, bo to musi być pojazd, który wymaga pewnych parametrów. Nie jest to taki zwykły rower, nie jest to taka zwykła riksza. Czym on się różni od roweru, od rikszy? No przede wszystkim jakby kwestie bezpieczeństwa i tutaj jakby dostosowanie do potrzeb pasażerów jest najistotniejsze. No musimy mieć porządne pasy bezpieczeństwa, regulowane podnóżki, zagłówki, tak aby ta osoba z pewnymi niepełnosprawnościami czuła się komfortowo, bezpiecznie, no i przede wszystkim mogła jeździć na wycieczki jak każdy. Budujecie państwo takie rikszy, czy one już po ulicach Ostrowca jeżdżą, czy one są wysyłane do innych miast w Polsce? No, powiem szczerze, że jakby odbiór klientów jest z całej Polski i jakby od północy do południa, więc w Ostrowcu ich za wiele nie spotkamy, chociaż przyjeżdżają do nas osoby na jazdy próbne i to jest fajne, bo potrafią przyjechać z Gdańska, przejechać się u nas rikszą, zdecydować i potem już wrócić z nią do siebie. Także gościmy sporo osób. Gościcie. A skąd takie zamiłowanie, taka pasja do tego typu zajęcia? Pasja do rowerów była od dzieciństwa. To od zawsze jakby lubiłem jeździć, lubiłem bawić się rowerami, naprawiać, modyfikować. Zaszczepił ją we mnie mój kuzyn, który jakby pierwsze takie tajniki napraw u mnie pokazał, nauczył paru rzeczy. A potem stopniowo gdzieś to się rozbudowało. No potem była krótka przerwa, studia, jakby normalna praca, ale jednak ta chęć tworzenia była silniejsza i na powrót jakby zacząłem zajmować się rowerami. To jako znawca tematu, zbliża się sezon rowerowy, co by pan polecił osobom, które dopiero zaczynają przygodę z rowerami? No przede wszystkim, jeżeli chcą kupić rower, no to dobrze jednak udać się do sklepu centrum rowerowego, gdzie ktoś fachowo doradzi, jaki typ roweru w ogóle będzie najlepszy, ponieważ mamy rowery górskie, szosowe, miejskie, więc tutaj jakby specyfika tego, gdzie my chcemy tym rowerem jeździć, do jakich zastosowań, jest najważniejsza. No a z takich kwestii technicznych, jeżeli już mamy swój rower i chcemy się przygotować do sezonu, no to dla mnie najważniejsze jest zawsze bezpieczeństwo, czyli hamulce, ciśnienie w oponach, to co sprawia, że rower może się sprawnie poruszać. Czy po Ostrowcu dobrze się jeździ rowerem? Jest to dosyć drażliwy temat. Ja myślę, że robi się, ale trzeba jeszcze dużo czasu na to, żeby ta infrastruktura była spójna. Ponieważ największą taką bolączką według mnie jest to, że my mamy niepołączone te ścieżki i jakby tu to nie zachęca rowerzystów. W momencie, kiedy infrastruktura może być połączona od początku miasta do końca, to jest wygodne i ten rower jest takim przyjacielem człowieka, a na razie to jest taka trochę mała wojna między kierowcami a rowerzystami. Nie wszystkie ścieżki są wygodne, więc tutaj jakby z latami będzie się to, mam nadzieję, zmieniało in plus.
Aczkolwiek od czegoś trzeba zacząć. Rowerzyści też podnoszą często taki temat, że nawierzchnia tych ścieżek pozostawia wiele do życzenia, zwłaszcza tych, które były budowane kilkanaście lat temu. Tak, to był jakby poważny temat. Ścieżki były budowane często z kostki, niekiedy nawet fazowanej, więc to naprawdę nie było wygodne. Ale od jakiegoś czasu ten standard ścieżek asfaltowych już jest jakby tak normą i no po tej ścieżce przynajmniej da się normalnie jeździć, choć dalej widzę, że jakby budowlańcy mają często problem z tym, żeby ten krawężnik zrobić naprawdę niziutki, a niestety jadąc takim rowerem szosowym, którego opona ma tylko kilkanaście milimetrów, no to niestety nie da się jeździć po takich dużych krawężnikach. Stąd też część rowerzystów ucieka z powrotem na drogi, ponieważ ryzyko uszkodzenia koła czy nawet wypadku jest spore w momencie, kiedy najeżdżamy na taki duży krawężnik. No ale po ulicy też jest niebezpiecznie jeździć rowerem. Też jest niebezpiecznie, dlatego tutaj mówię, no złotego środka nie ma. Na pewno potrzebna jest infrastruktura, która no, będzie budowana pewnie jeszcze jakiś czas. Jest pan wiceprezesem Stowarzyszenia Ostrower. Czy wy swoimi problemami interesujecie władze lokalne? Rozmawiacie na ten temat, co jest potrzebne, jeśli chodzi o infrastrukturę drogową, co trzeba zmienić, co trzeba rozbudować? Tak, jako stowarzyszenie lobbujemy za tym, żeby te standardy były coraz lepsze. Między innymi środków norweskich była przeprowadzona jakby ocena tych ścieżek, stanu tego, jak można to poprawić, ulepszyć i projektować w przyszłości. No i też jakby tworzymy ścieżki, ale może nie tyle w mieście, co jako stowarzyszenie też udało nam się zrealizować ścieżki jelenioskie do jazdy górskiej. Także no działamy właśnie, na dwóch płaszczyznach. No właśnie, może coś o tym projekcie byśmy porozmawiali. Ścieżki jelenioskie, czy dobrze rozumiem, że to jest gdzieś na terenie Parku Jeleniowskiego? Tak, tak. Góra Witosławska, tamte okolice. No i tutaj całe brawa dla chłopaków, którzy ręcznie właściwie wszystkie te ścieżki wykonują. No i w tym roku będzie kolejna edycja zawodów. Zapisało się już ponad 200 uczestników. Także przyjeżdżają ludzie z całej Polski i to jest bardzo satysfakcjonujące. Czy po takich terenach mogą jeździć osoby, które powiedzmy rekreacyjnie tylko w sobotę, w niedzielę wyjeżdżają na rower? Czy to już jest jakby jedna delikatniejsza trasa, ale jednak to wymaga dobrego sprzętu i już umiejętności, także to raczej dla profesjonalistów. Ale okolice są piękne, także jak najbardziej można się wybrać w tamte rejony i jest gdzie jeździć. Okolice są oczywiście malownicze. Malownicze też mamy okolice na terenie powiatu ostrowieckiego. Tutaj też coraz więcej ścieżek rowerowych powstaje. Myśli pan, że to jest dobry kierunek i taka ścieżka to już powinien być standard przy budowanej drodze? Tak, myślę, że to jest jakby już teraz norma. Chociaż mówię, fajnie by było, jakby nawet na poziomie ogólnokrajowym powstały pewne wytyczne, tak aby właśnie tych niuansów, czyli tej nawierzchni czy wysokich krawężników, no, nie było tych niekorzystnych rzeczy. Dlatego tutaj myślę, że jakby to będzie z czasem się poprawiało, no, ale od czegoś trzeba było zacząć, więc jakby idzie do przodu. Czy rowerem można jeździć cały rok? Według mnie tak, jak najbardziej. Jedni mówią, że nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. Jakby ja się pod tym podpisuję. Nawet widzimy to już po ulicach naszego miasta, że część ludzi dojeżdża cały rok do pracy i właśnie dlatego ta infrastruktura, jeżeli byłaby odpowiednia, ale także też dbana, czyli w zimę odśnieżana, to więcej ludzi by korzystało. I zwłaszcza ta ciągłość, czyli przejechanie całego miasta bez przystanków, bez końca ścieżki i potem zaczynania po drugiej stronie ulicy, to jest najważniejsza rzecz, żeby ta spójność infrastruktury była w 100%. No i też czasem się obserwuje taki konflikt, to jest może za duże słowo, między kierowcami a rowerzystami, jeśli chodzi o wyjazdy na przykład z bocznych uliczek, a ciągiem jest ścieżka rowerowa, no i wtedy już jest problem. No jest problem, no kierowcy według mnie, sam jestem kierowcą, jakby uczestniczę czasami w tym ruchu, wiem o co chodzi, mam to spojrzenie z dwóch stron. No jednak łatwiej jest kierowcy spojrzeć, kiedy wyjeżdża raz czy dwa razy dziennie z posesji na tą ścieżkę, niż tamować ruch, więc jakby to pierwszeństwo dla rowerzysty uważam, że jest słuszne. Aczkolwiek no też kwestia budowy tego, na przykład na ulicy Sienińskiej mamy ścieżkę, która jest bardzo pofałowana, no to nie ułatwia, ale myślę, że jeżeli każdy z nas i kierowcy samochodów i rowerzyści zachowają odrobinę zdrowego rozsądku, to będzie nam się wszystkim dobrze jeździło i żyło. Panie Sebastianie, czy rower to jest dobre rozwiązanie dla dzieci, czy jednak może hulajnoga, może rolki? No ja zdecydowanie jestem jednak za rowerem niż za hulajnogą.
kwestie bezpieczeństwa po raz kolejny. W hulajnodze mamy bardzo małe kółeczka, środek ciężkości jest bardzo wysoko i niestety o wywrotkę jest dużo łatwiej, to kółko nam się może łatwiej uślizgnąć. Chociaż jest to dobre uzupełnienie jakby środków komunikacji w mieście, zwłaszcza w dużym mieście, więc jakby no nie wykluczam, ale trzeba tam bardziej uważać. Także ja zdecydowanie optuję za rowerami i też jakby od kilku lat chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby każda szkoła miała swój zadaszony parking rowerowy, tak na przykład jak jest w Bodzechowie. Swojego czasu jako Stowarzyszenie Ostrower przeprowadzałem też cykl warsztatów w województwie świętokrzyskim i to naprawdę jest jakby miłe, jeżeli widać szkołę, gdzie w ciągu sezonu przyjeżdża kilkadziesiąt dzieciaków na rowerach. My tam często przeprowadzaliśmy takie akcje właśnie z zakresu bezpieczeństwa, szkolenia tych dzieci i myślę, że u nas, gdyby takie wiaty rowerowe zadaszone powstały, to też byłby świetny pomysł zachęcający do tego, żeby przyjeżdżać do szkoły na rowerze. No myślę, że też takim dobrym pomysłem, który może zaszczepić u młodych ludzi tego bakcyla, to są miasteczka rowerowe przy szkołach. Chyba tylko jedno jest w Ostrowcu. No szkoła PSP3, moja szkoła dziecinna, do której chodziłem, także jest. No myślę, że jest to dobre miejsce do nauki zasad przepisów ruchu drogowego we współpracy z policją. Myślę, że jak najbardziej przeprowadzanie egzaminu na kartę rowerową jest to ułatwienie. Panie Sebastianie, ja bym jeszcze wróciła do tych riksz, które Państwo produkujecie. Czy te pojazdy mogą być takim środkiem troszeczkę promocyjnym miasto, które przyciągnie turystów, bo to jest takie coś innego? No myślę, że jakby jest to na pewno rzecz, która wizualnie poprawia estetykę miasta, wprowadza pewien ciekawy element i jak najbardziej, czy to riksza z kawą, która może w centrum na przykład miasta służyć jako kawiarenka, to jest rzecz charakterystyczna, która dodaje pewne walory turystyczne, więc jakby jest to jakiś ślad. No tutaj kwestia tego, co poza tym, no bo nikt nie przyjedzie do Ostrowca tylko po to, żeby się przejechać riksza. Ale jako uzupełnienie jak najbardziej myślę, że to jest ciekawy pomysł. Gdzie będzie Was można spotkać w tym sezonie letnim? W tym sezonie no na wyjazdach na pewno, choćby jutro zaczynamy jeden piknik w Kielcach, będziemy właśnie tam wozić mieszkańców rikszą, później Polanika, dziesięciolecie Polaniki w Świętokrzyskim, także tam też mamy eventy, no a poza tym ciągle jesteśmy jakby w cyklu produkcyjnym i zwłaszcza teraz na majówkę mamy bardzo gorący okres, będziemy dowozić kolejne riksze dla właśnie tych dzieciaczków z niepełnosprawnością po całej Polsce. Także de facto można nas spotkać wszędzie, bo to bardzo miłe, jak dostajemy zdjęcia gdzieś z różnych miast, gdzie ktoś zobaczy naszą konstrukcję. A czy macie takie przypadki, że ktoś jest pasjonatem właśnie rowerów, kupuje sobie taką rikszę dla siebie? Tak, zdarzało się, miałem ciekawego klienta, który Polak wyjechał za granicę i nad Jeziorem Bodeńskim jeździł naszą rikszą, także bardzo, bardzo fajne pomysły. Drugi Polak kupił naszą rikszę z kawą i zawiózł ją na Islandię i tam jako jedyna riksza w ogóle na całej wyspie była nasza konstrukcja. To jest bardzo, bardzo satysfakcjonujące, kiedy potem dostajemy zdjęcia, na przykład, że ktoś pije sobie kawkę gdzieś tam kilka tysięcy kilometrów od nas. Czy wykonanie takiej rikszy jest pracochłonne, jest drogie? Jak to się odbywa? Zdecydowanie jest czasochłonne. Wszystko wykonujemy ręcznie. Jakby całą konstrukcję, wszystkie elementy, praktycznie 90% części, poza jakimiś oponami, komponentami, których no jakby nie kalkuluje się wykonywać ręcznie, robimy u nas. Więc jakby jest to proces, który trwa często kilka miesięcy. No ale dzięki temu mamy coś unikatowego, gdzie jakby drugiej takiej konstrukcji raczej nie spotkamy prędko na ulicach. Ile trwa budowa? Tak jak mówiłem, od kilku miesięcy, nawet do roku, jeżeli mamy jakieś nietypowe zlecenie, które wymaga od nas jakby dodatkowej pracy i przemyślania pewnych rozwiązań, jakby zawsze staram się dążyć do tego, żeby ta konstrukcja była zarówno estetyczna, jak i funkcjonalna. Taki jest mój zamysł designu, powiedzmy, z lat 50., gdzie to właśnie jedno z drugim szło w parze. Ile taka riksza kosztuje? Różnie. Ceny jakby są od 8 właściwie do górnej granicy tysięcy nie ma. W pełni wyposażona kawiarnia to są już koszty około 60-70 tysięcy złotych netto. Aczkolwiek to i tak jest ułamek kawiarni, którą chcielibyśmy postawić w pomieszczeniu, gdzie te sprzęty już idą w setki tysięcy złotych.
Czy trudno kieruje się taką rikszą, jeszcze z pasażerem? Jest kilka różnych typów tych rikszy, ale nie. Jakby osoby, które po raz pierwszy jeżdżą tymi naszymi rowerami, zazwyczaj po pół godziny już właściwie znają zasady i nie ma to problemu, nie stanowi to dla nich problemu. Można to przyrównać trochę do jazdy na quadzie, który ma 4 koła i też jakby nie pochyla się w zakrętach i trzeba troszkę bardziej balansować ciałem, ale nie stanowi to większej trudności. Riksza jest dopuszczona do ruchu drogowego? Czy tylko po ścieżkach możecie, czy po jezdni również? To znaczy jakby ona funkcjonuje w przepisach jako rower, ponieważ riksze, które wykonujemy, mieszczą się jakby w wymiarach przepisowych. Jest to szerokość poniżej 90 cm. I wtedy taka riksza traktowana jest jako zwykły rower, tylko rower trzykołowy może poruszać się i po ścieżkach, tak jak każdym naszym rowerem. Jeździł Pan już po Ostrowcu taką rikszą po ścieżkach? Jeździłem. Jest to dosyć zazwyczaj duże zaciekawienie na ulicach. Często ludzie robią sobie zdjęcia, ale jest to raczej przyjemne uczucie. Także często pytają się, skąd to, gdzie można taką rikszę nabyć, także raczej pozytywne reakcje. No pewnie jeszcze przyjemniej jest osobie, która siedzi w koszu. Tak, zdecydowanie. Jakby my te rikszy robimy w dwóch wersjach. Jedna to jest właśnie dla osób z niepełnosprawnością w takim wygodnym fotelu, gdzie siedzimy właściwie jak na tronie i jest naprawdę komfortowe. A drugi typ roweru, takiego właśnie miejskiego, cargo, no to mamy taki duży kosz z małą ławeczką dla dzieciaczka, gdzie możemy podjechać po zakupy, zrobić naprawdę duże zakupy, pojechać do domu bez wykorzystania auta. Panie Sebastianie, dziękuję bardzo za przyjście do naszego studia, za rozmowę. Temat ciekawy. No i cóż, do zobaczenia na szlakach. Bardzo dziękuję i do zobaczenia wszystkim. Dziękuję. Pozdrawiam.